Dzień dobry, tu PMMH0 na PMM-owej linii. Witam Was serdecznie, z tej strony Leszek Lewiński i cieszę się, że 19 osób jest razem z nami po drugiej stronie tej linii PMM-owej. To osoby, które zechciały dołączyć do tego sobotniego, przedpołudniowego spotkania na żywo z realistycznym modelarstwem kolejowym. Oczywiście formuła tej audycji pozostaje niezmienna, a zatem rozmawiać będziemy o temacie, wybranym temacie. Zachęcam wszystkich do telefonowania do nas, bo bez Was ta audycja po prostu nie ma sensu. To Wasze głosy się liczą. Czekam na Was pod telefonem numer 736 856 819. Telefon pozostaje oczywiście niezmienny. 736 856 819. A dzisiejszy temat to waloryzacja. Tak, właśnie waloryzacja, bo pytamy o to, czy włączę może planszę? O, właśnie tak. Modele na makiecie kolejowej waloryzować? O, coś mi przeskoczyło na inną planszę. Spróbuję jeszcze raz ją włączyć. O tak. Modele na makiecie kolejowej waloryzować czy nie? Waloryzować czy nie? Mowa nie tylko o modelach taboru. Mowa o wszystkich modelach, które znajdują się na makiecie. Przecież makieta kolejowa to budynki, budowle, elementy infrastruktury, no i oczywiście także tabor. Czy powinien być waloryzowany, czy wystarczy, że jest pudełkowy? O to chcę Was dzisiaj zapytać. I myślę, że na ten temat warto podyskutować, bo zdania są różne. Różne, przeróżne. Ilu modelarzy, tyle zdań. Ostatnio przeczytałem, że no przecież nie każdy model taboru musi być uwalony, okurzony. Przecież jest model taboru, który wychodzi prosto z fabryki. A zatem może nie warto waloryzować, jeżeli chce się mieć taki model fabryczny, w fabrycznym stanie. A ja wówczas zadam pytanie, czy aby na pewno model fabryczny ma oryginał, ma błyszczące koła, lśniące metalem. Na pewno? Czy na pewno dach błyszczy plastikiem? Modele na makiecie kolejowej waloryzować czy nie? To temat na dzisiejszą dyskusję, to temat dzisiejszego naszego pytania. Zachęcam do odpowiedzi na tak postawione pytanie. Telefon 736 856 819 jest już do Waszej dyspozycji. Ja tylko przypomnę, tak dla porządku, że występując na antenie, proszę zawsze o przedstawienie się z imienia i z miejsca, z którego nasz widz do nas telefonuje. Zachęcam do dyskusji, czy waloryzować, czy nie modele na realistycznej makiecie kolejowej. Moi drodzy, temat tak stary jak stare modelarstwo. Zatem chyba warto podzielić się swoim głosem, podzielić się swoimi spostrzeżeniami z tymi, którzy nas oglądają, a jest nas w tej chwili 27 osób, telefon już dzwoni, zatem mamy pierwszego rozmówcę. Halo, halo, dzień dobry, kto się do nas dodzwonił? A dzień dobry, Jarek, Puławy, województwo lubelskie. Witam, Jarka. Ja myślę, że jak najbardziej waloryzować tabor czy otoczenie kolei, budynki w rzeczywistości nie wyglądają na takie nowiutkie i świecące i ładniutkie, jak na przykład te wszystkie modele, które są w sklepie. I po prostu, żeby taki odbiór tej makiety, no przynajmniej dla mnie, jak się patrzy na jakąś makietę kolejową, to też właśnie doszukuje się takiego realizmu i te takie ślady eksploatacji, jakieś przybrudzenia
to są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że ten odbiór w całości jest taki bardziej realistyczny, że tak powiem, przypomina prawdziwą kolej. I myślę, że gdybym był na przykład na jakiejś wystawie, gdzie jest wystawionych wiele makiet i wśród nich są właśnie takie makiety, gdzie, jak to się mówi, są elementy takie wyjęte prosto z pudełka, niespatynowane, niezwaloryzowane i jest taka makieta H1, która przynajmniej, na której widać po prostu te elementy zwaloryzowane, to jednak siłą rzeczy zawsze bardziej przyciągać uwagę będzie ten model zwaloryzowany, na którym są po prostu te modele bardziej takie przypominające rzeczywistość, no bo nie oszukujmy się, no w rzeczywistości, jak się spojrzy na, wyjdzie się na jakikolwiek szlak kolejowy, no czy w latach 80. by się wyszło, jeżeli ktoś wtedy jeszcze żył. Po prostu pamiętam, że widziałem no, ten tabor, to nie był tabor, który lśnił i świecił się metalem kół, tylko po prostu... Jasne, ale też jednocześnie pojawia się taki głos, że zwaloryzowanie modelu taboru obniża jego wartość. Nie można go potem będzie dobrze sprzedać, ten model znacznie traci na wartości. Ja myślę, że jeżeli modelarz jest naprawdę już taki w pewien sposób doświadczony i czy tam miłośnik kolei, czy ktoś, kto się interesuje modelarstwem kolejowym, jest takim doświadczonym, taką bardziej doświadczoną osobą, to widząc model zwaloryzowany, zauważa to, jak on jest też zwaloryzowany, bo jeżeli on jest po prostu, jak to się mówi, upaprany, ubrudzony... A no właśnie, czyli model, to po prostu widać. Model brudu to co innego niż ubrudzony model. Dokładnie, bo po prostu taki modelarz, który, jak mówię, trochę ma, że tak powiem, doświadczenia na oku, to widzi po prostu, czy jest realna patyna, czy to jest po prostu upapranie. Ja często na aukcjach kolejowych czasami oglądam takie właśnie upaprane, tak zwane modele i w życiu bym się nimi nie zainteresował, ale jeżeli widzę model... Upaprane, świetne określenie, nie używałem takie upaprane, dokładnie. Pamiętajcie. Upaprane, tak. No, powiedzmy wprost. Jeżeli ja widzę na aukcji kolejowej po prostu model zwaloryzowany, to po prostu ja widzę, już intuicyjnie widać, że ta patyna jest po prostu realna, jest po prostu jak prawdziwa. Widzi się po prostu czyli, takie czyli modele. Rozumiem, że mamy głos waloryzować, jeżeli oczywiście. Makieta ma być realistyczna, waloryzować, ale uczyć się waloryzować. Tak, czyli się, jak to waloryzować, ale broń Boże nie paprać. Ale realistycznie, dokładnie. Dziękuję za ten głos. Tak. Dziękuję bardzo. Pierwszy głos w dyskusji już mamy i wiemy, słyszeliśmy, że głos nam powiedział, że waloryzować, musi być zwaloryzowany i przypomnę świetne stwierdzenie, waloryzowany, ale nie upaprany, pamiętajcie o tym, oto nasz drugi rozmówca, dzień dobry, witam na PMM-owej linii, zapraszam do dyskusji. Dzień dobry, Mateusz Kiełczkowy Nowej Soli. Witam Mateusz. Moim zdaniem powinno się waloryzować budynki, tabor, ale jak ktoś jakby stwarza na przykład fabrykę lokomotyw, no to tak trochę. No właśnie, trochę, ale jednak nawet te nowe powinny być też zwaloryzowane, no bo przecież taki model z pudełka bezpośrednio wyjęty od producenta to chyba niekoniecznie przypomina we wszystkim tak. Oryginał. No i co mi na ten temat powiesz? Można taki model pudełkowy według ciebie postawić na realistyczną makietę i będzie wszystko grało? Trochę nie. A jak trochę? Dziękuję bardzo za ten głos. A jak trochę nie? No to myślę, że dowiem się od was szczegółów. Telefonujcie 736 856 819. Ten numer jest do waszej dyspozycji i czekam na wasze wypowiedzi, na wasze głosy w tej sprawie. Jeszcze spróbuję tu włączyć, właśnie pokazać wam ten numer telefonu. Oto i on, 736 856 819. Czekam na wasze wypowiedzi. Na razie mieliśmy dwie wypowiedzi i obie wypowiedzi były waloryzować. Waloryzować, ale nie upaprać, bo to zupełnie co innego. Myślę, że potrzebny jest też głos o infrastrukturze. Jakże często producenci elementów infrastruktury, zwłaszcza budynków, robią elementy ścian, dachu już na etapie produkcji z tworzywa sztucznego czy z kartonu
w takim kolorze, w jakim teoretycznie ma on być. Hmm. A zatem, czy tak zrobiony budynek, sklejony elegancko jak trzeba, jest obiektem właściwym do postawienia na makiecie, realistycznej makiecie kolejowej, bez naniesienia nań śladów eksploatacji, bez naniesienia nań śladów warunków atmosferycznych, bo przecież waloryzacja to nie tylko brudzenie modelu. Waloryzacja to też coś więcej. Waloryzacja to na przykład to, żeby na budynku tynk miał strukturę, a nie był gładki jak papier. Waloryzacja to także to, żeby do modelu lokomotywy dodać na przykład lusterka, na przykład firanki, na przykład wnętrze. To także waloryzacja. Nasz telefon 736 856 819 dzwoni znowu, więc spróbujemy połączyć się z kolejnym naszym rozmówcą. Dzień dobry, witamy na PMM-owej linii. Halo, halo. Witam wszystkich, Sebastian z Sosnowca. Witam, Sebastianie. No, ja właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że większość materiałów, które są używane do produkcji, czy to modeli taboru, czy już jakiejś infrastruktury, zupełnie nie przypomina tych prawdziwych materiałów, z których te rzeczy są zrobione, więc nawet jeśli chcielibyśmy uzyskać efekt fabryczny nowego taboru, czy też budynków, tudzież infrastruktury, to i tak musielibyśmy popracować trochę nad tym modelem, właściwie nad tą zabawką, która dopiero ma się stać modelem, żeby ona faktycznie wyglądała jak prawdziwa. Ja chciałbym się do wypowiedzi kolegi, który przed chwilą mówił, żeby trochę waloryzować. Zgodzę się, że jeśli to jest dobrze zrobione, to czasem wystarczy trochę zwaloryzować, ale osobiście moje zdanie jest takie, że czasem w modelu nawet delikatnie przesadzona waloryzacja wcale nie rzuca się, znaczy mi osobiście nie przeszkadza. Czasem dodaje nawet takiego dodatkowego uroku, mimo że może się wydawać, że w rzeczywistości tabor w takim stopniu już ubrudzony nie powinien występować. Modelarstwo to sztuka oszustwa, także rzeczywiście czasami przekłamanie niektórych elementów podkreśla w ogóle, że oko widza je dostrzeże. Zatem tak, na pewno tak to jest. Czyli co? To jest, rozumiem, głos za tym, że waloryzować. Oczywiście stopień waloryzacji różny, ale waloryzować bezwzględnie. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Waloryzujemy. Trzeci głos i trzecie stwierdzenie, że bezwzględnie waloryzować. Ja nadal próbuję wrócić do tej infrastruktury. Ten domek z pudełka sklejony, bardzo poprawnie, bardzo dobrze, technicznie bardzo dobrze. Czy naprawdę on przypomina oryginał? Czy naprawdę nie jest potrzebna mu waloryzacja? Czy naprawdę okna, które wyprodukował producent, nie należy zamienić na bardziej przestrzenne? Czy naprawdę w rzeczywistości drzwi imitujące drzwi drewniane błyszczą plastikiem? Czy naprawdę wszystkie kamienie w podmurówce są idealnie szare? O to też was pytam, bo to też nie modele na makiecie kolejowej, na realistycznej makiecie kolejowej. Opowiedzcie nam o tym, a może będzie głos za tym, że a jednak nie waloryzować, bo po co? Bo to, tak jak już powiedziałem, powoduje, że model staje się gorszy, staje się słabiej sprzedawalny. Najlepiej zachować go w stanie kolekcjonerskim. No właśnie, tylko tu rodzi się pytanie, czy kolekcjonerstwo to realistyczne modelarstwo kolejowe, ale nie o tym dzisiaj dyskutujemy. Dzisiaj mamy powiedzieć, modele na makiecie kolejowej waloryzować czy nie. Czekam na kolejny telefon, oczywiście pod numerem 736 856 819. Jestem do waszej dyspozycji. Powiedzcie tym, którzy nas słuchają, a ja zaglądam na
Mój monitor emisyjny, 38 osób jest w tej chwili z nami. Pojawiły się na czacie jakieś stwierdzenia. Spróbuję je przeczytać. Sebastian Leśniak napisał: model wyciągnięty z pudełka nie wygląda jak tabor fabrycznie nowy. Żeby model wyglądał na fabrycznie nowy, trzeba by go zwaloryzować. To głos Sebastiana. Dziękujemy za pozdrowienia z różnych stron Polski i czekamy na wasz głos. Czekamy przede wszystkim na wasz głos na tej PMM-owej linii. Modele na makiecie kolejowej waloryzować czy nie? 736 856 819 to nasz telefon. Jeżeli ktoś nie chce zatelefonować bądź boi się publicznego wystąpienia, to niech napisze na czacie, ja postaram się to odczytać. Mamy jeszcze sporo czasu, możemy śmiało dyskutować, zachęcam do tej dyskusji. Swoje zdanie mogę wam odpowiedzieć, póki nie ma telefonu, wypowiedzieć. No moim zdaniem oczywiście, że waloryzować, ale jest to tylko moje zdanie, no bo świat nie jest ani plastikowy, zwłaszcza jeżeli nie jest zrobione coś z plastiku. Świat nie jest idealny, a warunki atmosferyczne działają na wszystko. Ponadto to, co już powiedziałem, waloryzacja to przecież nie tylko nanoszenie śladów eksploatacji. Waloryzacja to także coś więcej, to także uzupełnienie modelu o różne inne elementy. Mamy kolejnego rozmówcę, którego witam serdecznie na PMM-owej linii i zapraszam do podzielenia się z nami informacją na temat waloryzować czy nie. Proszę o opinię. Witam serdecznie, Piotrek ze Szczecina. Witam, Piotrku. Ja chciałem przede wszystkim troszeczkę na początek prywaty, chciałem serdecznie wam podziękować za to, że zadajecie sobie w ogóle trud robienia tych filmików, przekazywania swojej wiedzy modelarskiej. To jest bardzo ważne. Dziękuję. Ja tam na którymś z filmików, którym waloryzujesz, Tyleszku, model parowozu OL49. Tak. Szczerze mówiąc, mocno mnie zainspirowałeś tym filmikiem i zagoniłeś do roboty, także postanowiłem w dosyć krótkim czasie sporo swoich modeli waloryzować. Oczywiście z początku to nie wychodziło za dobrze, ale pracą jakoś tam poszczególnie, tak, z każdym kolejnym modelem. Może niekoniecznie trzeba zaczynać od L49 naukę waloryzacji, rzeczywiście, ale to później to nieważne, jaki to model, ważne, żeby po prostu właśnie waloryzować. Tak, ale to moje zdanie, przepraszam, że przerwałem, że się wciąłem w rozmowę. Dzięki za te miłe słowa. Ja tego modelu w swojej kolekcji nie mam, ale mam inne parowozy, inne modele, które waloryzowałem i jestem z nich bardzo zadowolony. Uważam, że one teraz wyglądają tak, jak powinny. Żyją. To jest taki model Fiata na przykład, który ma wyloty rur wydechowych na dachu i one są w modelu zaślepione. No trudno, żeby wylot rury wydechowej był srebrny czy jakiś tam odcień szarości, prawda? No właśnie. W prosty sposób można to, krótki, prosty, nie wymagający wiele wysiłku, można ten model zwaloryzować. A to się wrzuca w oczy na makiecie. Tak, ale też to świetny też poruszony temat, ale też nie tylko przyczernienie czy przyrudzenie, ale również to, żeby ten otwór był widoczny, że on tam jest, że to nie jest coś, co kończy się pół milimetra przy wylocie, tak? Tylko że to naprawdę jest jakaś rura, to też przecież element waloryzacyjny. Oczywiście, oczywiście. I te twoje techniki, które przedstawialiście, które pokazujecie w tych filmikach, tymi suchymi pastelami naprawdę można czynić cuda, można bardzo wiele pokazać rzeczy, ożywić ten model, pokazać, że to jest gdzieś tam w zbliżeniach, to jest jak prawdziwa lokomotywa, ona gdzieś tam jechała, gdzieś tam przejechała ileś kilometrów torów. Ja, szczerze mówiąc, już 45 lat, niczego wspólnego z koleją nie mam. Ja złapałem tego bakcyla kolejowego, bo na przełomie lat 70. 80. bardzo dużo koleją jeździłem. I napadł największy ruch kolejowy na torach PKP. I tak mi się wydaje, że to, co wtedy zobaczyłem, to widzę na tych makietach waszych. To jest gdzieś, nie wiem, no, ale to mówię, to trzeba to umieć, to gdzieś, to trzeba być chyba troszeczkę odrobinę artystą, żeby pewne rzeczy umieć odtworzyć tak, jak to było w naturze. A tutaj trzeba i mieć troszeczkę i talentu, i pracy włożyć. No, tak na koniec trochę prywaty, chciałem serdecznie pozdrowić waszego PMM-owego kolegę, Tomka z Gorzowa. Ja go 20 lat temu, to szmat czasu, spotkałem w technikum kolejowym w Szczecinie. Tam była taka wystawa połączona z jakąś tam pokazem. Zamieniliśmy parę zdań, on na pewno mi nie będzie pamiętał, bo to trudno, żeby pamiętał człowieka gdzieś sprzed 20 lat. Dziękuję. Ale serdeczne pozdrowienie dla niego i dla was.
realizujcie dalej to, co robicie i nie oglądajcie się na jakieś negatywne komentarze. Róbcie to, co wy robicie, bo czym czuję się najlepiej, co mu się najbardziej podoba. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich miłośników, hobbystów modelarstwa koniowego. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję bardzo. Tomkowi oczywiście przekażemy te pozdrowienia. Jutro spotykamy się na naszym klubowym spotkaniu, więc Tomek na pewno dołączy, bo przecież musimy przygotować następną audycję, która już za tydzień i jaki będzie temat, jeszcze nie wiem, ale pewnie w środę w zapowiedzi to już się ukaże. No tak, ale my wracamy do tematu podstawowego, czyli modele na makiecie kolejowej. Waloryzować czy nie? Musimy sobie jeszcze pewnie powiedzieć parę zdań o tym, co to jest waloryzacja. Ja rozpocząłem mówiąc, że waloryzacja to nie tylko nanoszenie śladów eksploatacji. Waloryzacja to również uzupełnienie fabrycznego modelu czy modelu wykonanego przez innego modelarza o różne detale. To także element waloryzacji. A o czym nam powie następny słuchacz, którego już witam na PMM-owej antenie. Bardzo proszę i słuchamy głosu w dyskusji. Następny słuchacz, ten, który był pierwszy, Jarek Spułow, jeszcze raz dzień dobry. Tak, witam jeszcze raz. Panie Leszku, ja zadzwoniłem jeszcze raz, bo tak jeszcze zainteresowałem się tym, co pan powiedział, jeżeli chodzi o waloryzację, że waloryzacja to nie tylko, powiedzmy, patyna. Przypomniał mi się taki model budynku, właśnie kiedyś sobie kupiłem, jeszcze jako dziecko próbowałem to posklejać i rzeczywiście no teraz na przestrzeni czasu mogę powiedzieć, że i oglądając też wasze makiety, że no rzeczywiście waloryzacja to również jakieś dodatkowe elementy na budynku. Wtedy tam była jakaś taka antena dachowa czy coś, jakieś barierki i to wszystko było grubości, no dzisiaj powiedziałbym w skali jak rury kanalizacyjne, więc jeżeli powiedzmy modelarz postanowiłby to wyrzucić na tej podstawie, zbudować taką antenę czy barierki z odpowiedniej grubości materiału, czyli zamienić, podmienić te elementy fabryczne na takie, że tak powiem, zrobione przez siebie, ale trzymające skalę, no to też jest moim zdaniem waloryzacja i też należy tutaj, powinno się przynajmniej na takie rzeczy zwracać uwagę. Jeżeli ktoś kupując model fabryczny właśnie dokonuje tego typu modyfikacji w takim modelu fabrycznym, no to jak najbardziej no, jestem też na tak. Właśnie o tym mówił kilka tygodni temu Tomek Florczak, wywołany tu przez poprzedniego rozmówcę do tablicy. Tak, właśnie Tomek pokazał, że z kanalizacyjnych rur, które stanowiły uchwyty na wagonie, on zrobił filigranowe uchwyciki, które doskonale imitują oryginał. Tak, no, oczywiście. To samo dotyczy wnętrz budynków. Też często budynki nie są oferowane, te fabryczne jakieś modele budynków. Jasna sprawa. Z wnętrzami, tylko jak ktoś sam w własnym zakresie robi wnętrze, no to też to jest waloryzacja, prawda? To się wydaje. Tak, wszystko, co przypomina oryginał. Dokładnie tak. Czasami można dojść do obłędu, no bo człowiek mierzy rurę spustową i stwierdza, że ta w modelu jest za cienka albo za gruba, no i wyrzuca tę fabryczną zrobioną przez producenta i dorabia sam, no ale to przecież na tym chyba właśnie polega modelarstwo. Dokładnie, no jeszcze dodam tylko, że mi osobiście bardzo podobają się właśnie budynki i bardzo to przyciąga moją uwagę, takie budynki już nadgryzione zębem czasu, czyli powiedzmy jakieś tam stare budynki, gdzie już widać tam jakieś tam obupane cegły gdzieś na rogu. Gdzieś no właśnie, ale nie upaprane, tylko z modelem, z odtworzonym modelem eksploatacyjnych, dokładnie, zniszczeń eksploatacyjnych, tak. Uszkodzeń. Tak, bardzo dziękuję, tak. Bardzo dziękuję za ten powtórny, uzupełniający głos. Dziękuję bardzo. No tak, na razie mamy wszystkie głosy za tym, żeby waloryzować. To teraz powinienem zapytać zaczepnie. To dlaczego? Dlaczego na tak wielu pokazach makiet, różnych makiet, które okrzyknięte są w mediach, fantastyczny, realny obraz kolei. Widzimy plastyczany tabor, widzimy plastikowe budynki. Skąd się to bierze? Skoro wszyscy dotychczasowi rozmówcy powiedzieli, że no nie, no bez waloryzacji nie ma realistycznego modelu kolei, to czy tak pokazywane makiety są rzeczywiście realistycznym obrazem prawdziwej kolei? Czy nie jest to tylko puszczanie kolejek? Ale to zupełnie inny temat na zupełnie inną dyskusję, a my witamy się z kolejnym naszym rozmówcą. Witamy na PMM-owej linii. Prosimy o wyciszenie komputera, bo dźwięk
taki obraz. My tutaj przez telefon o przedstawienie się i wyrażenie swojej opinii. Dzień dobry, witam na PMM-owej linii. Halo, halo? Halo, dzień dobry panie Leszku. Dzień dobry. Marcin, Zielona Góra. Witam Marcina. Mieliśmy okazję się poznać w Leipzig, w Niemczech. Może pan kojarzy. Ach, osób było sporo, ale no pewnie z twarzy bym pamiętał. Tak jest. Panie Leszku, moja opinia jest taka. Są dwie szkoły na to. I waloryzować, i nie waloryzować. Model moim zdaniem, na przykład przeciętne jakieś lokomotywy, inaczej zwaloryzowany na przykład w gablotce wygląda dużo lepiej niż niepobrudzony, a inaczej na przykład model zwaloryzowany wygląda na makiecie. Mm-hmm. No właśnie, tylko teraz rodzi się pytanie. W związku z tym ja przypomnę, co o czym dzisiaj mówimy. Modele na makiecie, modele na realistycznej makiecie kolejowej waloryzować czy nie? Czy właśnie to jest ten dylemat? Czy ktoś, kto jest kolekcjonerem, może tak sobie ze swojej kolekcji pozbierać modele do pudełek? Powkładać i pojechać, powiedzieć, chłopie, mam świetne modele taboru kolejowego, żeby uruchomić na twojej makiecie. No właśnie. Panie Leszku, jeśli ktoś jest kolekcjonerem gablotowym, to bym nie waloryzował. Mhm. Jeśli ktoś jest kolekcjonerem na dioramach, jeździ, używa ten tabor, zdecydowanie waloryzacja, zdecydowanie. Bardzo się cieszę, że jest głos za tym, że jednak można nie waloryzować i podkreślmy to. Jeżeli ktoś jest kolekcjonerem wyrobów fabrycznych, bo tak to rozumiem, tak? Tak. To jeżeli nie waloryzuje tego taboru, to jest to jak najbardziej okej. Okay. On po prostu zbiera wyroby fabryczne. Tak jest. To tak jak kolekcjoner monet. Jemu też zależy na tym, żeby moneta była nieskazitelna, tak? Żeby nie miała odcisku paluchów, żeby nie miała tych ząbków tam na obwodzie, nie znam się kompletnie na tym, ale takiego tam obramowania, żeby nie miała startego. Tak, więc on robi wszystko, żeby ten model był jak najbardziej fabryczny. Tak, świetny dokładnie głos tak, w dyskusji, bo głos inny niż dotychczasowe. A zatem tu można nie waloryzować. Natomiast jeżeli ten model ma trafić na makietę, to proszę dokończyć. Jeśli ma trafić na makietę, panie Leszku, moim zdaniem zdecydowanie lekka waloryzacja, tylko przede wszystkim powtarzam lekka, moim zdaniem lekka, bo to jest tak z makijażem u kobiety. Jeśli jest go za dużo, no nie wygląda to dobrze, prawda? Oczywiście, oczywiście, wyczucie jest bardzo ważne, no ale też wśród malarzy, artystów są malarze i pacykarze. Dokładnie tak. O kobietach wolę się nie wypowiadać, bo jeszcze któraś nas ogląda i potem będę miał kłopoty. Fajnie, tak bardzo, bardzo dziękuję za głos wszystkiego dyskusji. Dobrego. Dziękuję wszystkiego, wszystkiego dobrego. Waloryzować czy nie? Teraz już wiemy, kiedy nie waloryzować. Jeżeli ktoś jest gablotowcem, tak, jeżeli ktoś jest gablotowcem, jeżeli ktoś kolekcjonuje modele fabryczne, to jak najbardziej, to on chce mieć wyrób fabryczny w stanie takim, jaki z fabryki wyszedł. Dzień dobry, witam kolejnego naszego widza na PMM-owej linii i zachęcam do podzielenia się z nami swoimi uwagami na temat waloryzować czy nie. Dzień dobry, Sebastian z Olsztyna. Cześć Sebastianie, witam Cię, to jest nasz Sebastian, jakbyście nie wiedzieli. Sebastianie, proszę Cię o głos w dyskusji, dzisiaj jako widza, a nie współtworzącego audycję. No właśnie, przysłuchuję się, co nasi widzowie mówią o waloryzacji czy niewaloryzacji. Natomiast pamiętam wydarzenie, które było kilka lat temu, jak nasz członek Franz Rittig strasznie bał się waloryzacji swojego modelu, który otrzymał nam w prezencie. Myśmy go przekonywali jakiś czas, że tak, trzeba zwaloryzować, on cały czas nie. Natomiast skorzystaliśmy z techniki waloryzacji pastelami, czyli takiej techniki, którą w razie czego można zmyć i ten model, który ktoś boi się, jest dla niego wartościowy, bardzo cenny, może jeździć na makiecie jako tabor zwaloryzowany, ale jeżeli będzie chciał przywrócić do pierwotnego wyglądu, tak jak z fabryki, no to w każdej chwili właśnie korzystając z tej techniki model można umyć i będzie on wrócić do gabloty. Franz bardzo ładnie tą technikę nazwał, bo nazwał to sympatyczne patinę, czyli taką delikatną... Pamiętam, a było to tak, że ja byłem tym brudzącym, a ty byłeś tym reanimującym Franca, tak rzeczywiście było.
Dokładnie, dokładnie tak było. Natomiast jeszcze uzupełnię tutaj, bo na co dzień obcuję z tą koleją normalnotorową, wykonujemy przeglądy P4, więc tak naprawdę pojazd wyjeżdżając na tą jazdę próbną już jest pojazdem brudnym. On jest przykurzony, bo wiadomo, że z jednej strony w warsztacie jest pojazd pomalowany, a z drugiej strony coś się robi, więc już jest ukurzone, więc nigdy nie jest to model tak jak wyjęty z pudełka. No właśnie, czyli dzięki Sebastianie, czyli waloryzować. No tak, waloryzować, bo przecież nawet model prosto z fabryki, no nie ma błyszczących metalem kół, no nie ma, bo, no bo taka jest oczywista oczywistość. Dzięki Seba za głos dyskusji. Pozdrawiam. No, wszystkiego dobrego. Tak, moi drodzy, no, to już wiecie, jakie jest zdanie Seby, a ja zaglądam na czat i Arnold32 napisał nam: witam, jak najbardziej modele poddawać waloryzacji, jak i modele budynków i wszystkich elementów na makiecie. I dodał: dla prawdziwego kolekcjonera, modelarza czy pasjonata model poddany waloryzacji nie powinien stracić na wartości podczas odsprzedania, a nawet jego wartość może wzrosnąć. Waloryzacja nadaje dla modelu i makiety dodatkowego efektu 3D. Tak napisał Arnold32 na naszym czacie, a ja, jako że jeszcze parę minut audycji zostało, zachęcam do podzielenia się z nami swoją opinią, czy modele należy waloryzować, czy nie. I zobaczymy, jaki jest głos następnego naszego widza, następnej osoby, która dodzwoniła się na PMM-owej linii. Witam serdecznie i zapraszam do podzielenia się z nami swoją opinią. Dzień dobry, Paweł z tej strony, dzwonię z Warszawy. Witam, Pawle. No ja chciałem nawiązać do tego, że pan wspomniał, dlaczego ludzie nie waloryzują. Mm-hmm. I tutaj chciałem przypomnieć, z któregoś tam dużo wcześniejszego live'a była wypowiedź jednego z członków PMM-u. Może ludzie się boją waloryzować, że zniszczą model, a tutaj trzeba czasami wybrać jakiś mniej ważny model w kolekcji lub zdobyć jakiegoś, powiedzmy, trota i na nim się uczyć. No właśnie, ja też w życiu nie odważyłbym się uczyć na najdroższym i najlepszym modelu, no bo wtedy rzeczywiście można go upaprać niechcąco. Mhm. Dokładnie, o ile platynę czasami można zmyć. Mamy swoim pierwszym fiacikiem, pierwszą platynę zmyłem, a następną już położyłem, tak, że jestem z niej zadowolony. To o tyle na przykład montaż zderzaków, tych stężynujących od Weinerta. No tutaj trzeba było obciąć po prostu w cysternie. I to już, ręka drży, a dusza boli, nie? To tak bywa. Dokładnie. Ale... I tutaj trzeba wybrać po prostu jakiś szrot, powiedzmy, i na nim zrobić, który nie będzie szkoda, żeby wyrzucić. Mhm. Albo po prostu sobie zostawić na pamiątkę, o, ten robiłem pierwszy. Nie? No to tak jest właśnie dylemat. Prawa strona mózgu mówi, że no nie, no muszę zwaloryzować, bo przecież ma to być realistyczny model, a lewa strona mózgu mówi, no matko, a jak spierniczę, to mnie zabiją. Żona, mama, tata, nie wiem kto jeszcze, kto mi ten model sprezentował, kto mi dał na niego pieniądze, albo kto dowiedział się o tym, że takie pieniądze wydałem, no bo przecież no jak, no tu model za kilka tysięcy i teraz nagle tu do niego z piłą czy ze skalpelem. Tak. No dokładnie. Tak, no, to jest dylemat, ale generalnie rozumiem, że opinia jest, że waloryzować, tylko umiejętnie, oczywiście, tak? Umiejętnie ćwiczyć. Idź, no właśnie, dzięki, tak. O ćwiczeniu dziękuję bardzo za ten głos, za głos z Warszawy i usłyszeliśmy, że na modelach tych najlepszych, no nie warto eksperymentować, bo rzeczywiście wtedy można się sromotnie naciąć. Natomiast generalnie należy dążyć do tego, żeby model był zwaloryzowany. No, wspomniany tu już Tomek Florczak podchodzi do każdego modelu tak, jakby był to kolejny model do waloryzacji. On nie ma takich oporów, że mu się coś stanie, bo wiadomo, że w rękach Tomka nic się nie stanie. No, po prostu ma w tym doświadczenie i dla niego obcięcie tych zderzaków, obcięcie jakiegoś innego elementu, usunięcie poręczy, barierek i zastąpienie ich nowymi, lepszymi
zgodnymi z oryginałem, jest zabiegiem zupełnie normalnym, ale oczywiście nie zachęcam nikogo, żeby ktoś, kto kupił pierwszą w życiu lokomotywę za ciężkie pieniądze, to od razu do niej gonił ze szlifierką, ze skalpelem, bo może to się nie udać. Dlatego zachęcam do tego, o czym mówił Sebastian, do spróbowania naniesienia tylko śladów eksploatacji, bez przeróbek konstrukcyjnych, do naniesienia śladów eksploatacji czymś zmywalnym, czyli na przykład ową pastelą, może farbą plakatową, bo jak coś nie wyjdzie, to można zdjąć budę, włożyć pod kran, umyć, delikatnie umyć i model znowu jest nieskazitelnie czysty. Modele na makiecie kolejowej waloryzować czy nie? Mamy jeszcze trochę czasu do końca naszej audycji, dlatego pytanie pozostaje ciągle otwarte, ciągle aktualne i mówimy, przypomnę, głównie o taborze, a ja ciągle chciałbym usłyszeć głos w dyskusji o innych elementach infrastruktury, o budynkach, o obiektach, o wszelkiego rodzaju detalach, których przecież na realistycznej makiecie kolejowej jest pełno i też używamy często wyrobów fabrycznych. Przecież budynki produkowane przez różne firmy są fantastycznymi obiektami, ale czy takie prosto z pudełka, czy jednak wymagające waloryzacji? Czy most kolejowy produkowany przez też bardzo wiele firm wymaga waloryzacji, czy można go wprost w stanie pudełkowym postawić na makiecie? A jeżeli waloryzujemy makietę, to dlaczego, jaka jest wymówka na to, aby po tej waloryzowanej makiecie jeździł niewaloryzowany tabor? I rodzi się następne pytanie, jeżeli nie waloryzujemy elementów infrastruktury, to czy naprawdę przypomina to coś, co istnieje w realu, czy jest tylko zwykłą kolejką elektryczną dla zabawy? Hobby bardzo fajnym, ale jakże innym niż realistyczne modelarstwo kolejowe. Modele na makiecie kolejowej waloryzować czy nie? A ja zaglądam znowu do naszego czatu i czytam, co napisał Sławek 2510. Żeby dobrze coś zwaloryzować, potrzebna jest praktyka. Liczę na to, że niebawem spotkamy się na jakichś warsztatach w tym zakresie. My również. Sytuacja się na szczęście normuje, więc liczymy również na to, że jakieś tam warsztaty uda się zorganizować. I jeszcze jeden z naszych widzów, który podpisuje się jako Opportunity, chyba tak to trzeba przeczytać, napisał, jak widać, na nawet dzisiejszej kolei widać ślady użytkowania. Waloryzacja jest dla mnie obowiązkowa przy naprawdę realistycznej makiecie. Modele na makiecie kolejowej. Waloryzować czy nie? 736, 856, 819 to nasz numer telefonu, ciągle jeszcze czynny, dopóki trwa ta audycja, a mamy jeszcze prawie 10 minut, niecałe 10 minut, więc fajnie by było usłyszeć jeszcze czyjąś opinię i właśnie ktoś do nas zatelefonował. Witamy na PMM-owej linii i prosimy o głos w dyskusji. Dzień dobry, Bartłomiej z Rumi. Witam Bartka. Ja myślę, że taki model z pudełka, model fabryczny, to jeszcze nie jest model, to jest taki półprodukt. Mm-hmm. I żeby to nabrało wartości modelarskiej, no to trzeba coś tam zrobić. No, nie wykonuje się tego przecież z materiałów, jak prawdziwy model jest wykonany, znaczy jak prawdziwy obiekt jest wykonany, tylko, mm-hmm. tylko z takich dostępnych, żeby można było... No, model z tego zrobić, to plastik mm-hmm. jest wiadomo najtańszy, jak robimy z tektury, z kartonu, no to prawdziwy budynek nie jest wykonany z kartonu, no to trzeba nadać temu, no właśnie. Jak to się mówi dzisiaj, look taki prawdziwy, realistyczny i nie traktujmy modeli z pudełka jako już pewnego ideału, tak. Tylko jako półprodukt do tego, żeby coś stworzyć. I tu mnie, Bartku, zawsze zastanawia jedna rzecz. Dlaczego producenci na przykład modeli budynków, bardzo ładnych modeli budynków, wykonują je z barwionego plastiku?
dach czerwony, ściany lekko kremowe, drzwi brązowe, okna białe. Kurczę, nie lepiej by było, gdyby oni cały ten budynek zrobili szary, to by zmusiło modelarza do tego, żeby go pomalować, a tak zawsze się ma ciągoty, no przecież to już jest czerwone. Ale trudniej byłoby to sprzedać chyba w takim razie, bo pewnie istnieje grupa ludzi, dla których no, wystarczy taki plastikowy. No. Popatrzmy na te wszystkie pseudo, no to są swego rodzaju makiety w centrach handlowych, gdzie deweloperzy sprzedają mieszkania jak na jakimś osiedlu. No, tam chodzi o co innego, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało, a niekoniecznie... Czyli tu jest próba pogodzenia według ciebie sprzedaży dla masowego odbiorcy, którego nie istnieje, nie interesuje realizm, tylko interesuje, żeby było fajnie, żeby była zabawa, fan, jak to mówią ładnie, a modelarza, który z tego czegoś dopiero model zrobi, tak? Dokładnie tak. No, jeżeli producenci by wykonywali już takie gotowe, wyglądające bardzo realistycznie, no to prawdopodobnie byłyby one dużo droższe i trudniejsze do sprzedania. No właśnie, mówię o tym nie bez kozery, bo jest taka firma, w związku z tym, że kanał jak najbardziej prywatny i nie jesteśmy związani z żadnym z producentów, to mogę nawet wymienić jej nazwę i nie będzie to żadna kryptoreklama, bo nikt nam tu za to nie płaci. Firma Artitek robi wszystkie modele niemalowane. Zobaczcie, ale firma Artitek podkreśla, że jest firmą dla modelarzy, a nie dla kolejkowiczów. No ale to taka dygresja. Dokładnie tak. Także traktujmy to jako półprodukt, zróbmy z tego coś fajnego, co będzie cieszyło oko, co będzie wyglądało realistycznie. Fajnie. A jak komuś wystarczy na takie pudełko? No to jego sprawa. No. Oczywiście, bo być może... To inna, bardzo fajna forma zabawy, ale na pewno nie realistyczne modelarstwo kolejowe. Tak wnioskuję z tej wypowiedzi. Dzięki, Bartku. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Również pozdrawiam, wszystkiego dobrego. No tak, kolejny głos w dyskusji słyszeliście. Nic dodać, nic ująć. Mam to pytanie. Waloryzować czy nie? Oczywiście modele na realistycznej makiecie kolejowej. A mamy następnego rozmówcę, którego głos słuchamy na naszej PMM-owej linii. Dzień dobry, witamy. Witam, Paweł Sopotu z tej strony. Witam. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby waloryzować, ale według zasady mniej znaczy więcej, bo wydaje mi się, że bardzo często modele są zbyt mocno zwaloryzowane, przesadzone, a jeżeli poobserwujemy to, co widzimy na rzeczywistości, a bawimy się w realistyczną kolej na makiecie, to nie wszystko jest zawsze bardzo mocno zniszczone, bardzo mocno nazywajmy to upaprane. Musimy znaleźć tą różnicę, bo jeżeli będziemy widzieli, że coś jest bardziej zniszczone, coś mniej, to wtedy ta nasza makieta będzie jeszcze bardziej realistyczna. Jasne. Tu myślę, że tego realizmu możemy się uczyć od modelarzy na przykład, którzy się bawią w dioramy, jeżeli chodzi o czołgi i samoloty. Oni bardzo dobrze odzwierciedlają ten realizm i to, co wcześniej było mówione, dlaczego na przykład modele domów nie są robione w szarościach. No, zgadza się. To jest jedyne produkty, które robione w jednym kolorze, bo i samoloty, i samochody, i czołgi, to wszystko jest robione w jednym kolorze i faktycznie to może by zmuszyło. No właśnie, czyli to właśnie świadczy o tym, że nie jest to produkt kolekcjonerski, tylko jest to półprodukt dla modelarza. Dokładnie to, o czym powiedział Bartek przed chwilą. Tak, i to wcale, i popatrzmy, że wcale by się to pewnie gorzej nie sprzedawało, bo i czołgi, i samoloty, i samochody bardzo dobrze się sprzedają. Wystarczy zerknąć na różnego rodzaju fora, ilu modelarzy to robi i jak to robią. Tak? No właśnie, więc coś... Ale coś... wracając jeszcze do naszych realistycznych makiet kolejowych, myślę, że jeżeli odtwarzamy realistyczną makietę kolejową w naszej rzeczywistości, polskiej rzeczywistości, to akurat tutaj rzadko kiedy możemy skorzystać z gotowych produktów plastikowych, bo żaden z nich praktycznie nie pasuje do naszej rzeczywistości. I tutaj jeżeli
przechodzimy już na modelarstwo takie, gdzie korzystamy z półproduktów albo produktów gotowych jakichś mniejszych producentów, tu pewnie ciętych laserowo, to już samo to jakby wymusza na nas waloryzację i przez to też te makiety trochę inaczej wyglądają, już lepiej. Mm-hmm. Fajnie, bardzo dziękuję za ten głos, który no właściwie potwierdził to wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, a ja tu zerknąłem, bo przed chwilą Jarek Franczyk napisał na czacie, są kolekcjonerzy taboru, tak jak kolekcjonerzy monet, o tym mówiłem. Są też modelarze realiści. Pierwsi szukają nieskazitelności fabrycznej, drudzy realizmu. Pierwsi nie waloryzują, drudzy tak. Wszystko ma swoich odbiorców. No jasne, tylko nazywajmy wszyscy to wszystko po imieniu. Jeżeli jest coś realistycznym obrazem kolei, to niech to będzie realistyczny obraz kolei. Mnie nic nigdy tak bardzo nie boli, jak to, że czytam w ogłoszeniu realistyczna makieta kolejowa, cuda wianki, rzeczywista kolej w miniaturze. Idę, patrzę i widzę plastikowy tabor w plastikowym otoczeniu. No nie, bo gdyby ktoś napisał pokaz kolejki elektrycznej dla dzieci, ekstra, pokaz kolekcji monet. Tak, to dokładnie to. I dlatego myślę, że przy realistycznym modelarstwie kolejowym odpowiedź na pytanie waloryzować czy nie jest bardzo, bardzo prosta. Chociaż zdania pewnie są różne, tak jak różni są ludzie. Czytam jeszcze to, co piszecie tutaj do mnie na czacie na żywo. Ojej, ktoś o strasznie trudnym niku, a może imieniu i nazwisku, Alagan Diren, tak to chyba trzeba przeczytać, napisał, waloryzować należy chyba wszystko, co na makiecie umieszczamy. Od dużych budynków, fabryk czy stacji, po takie małe rzeczy, jak na przykład słupki kilometrowe. I choć nik jest bardzo trudny do przeczytania, przynajmniej dla prowadzącego, to wypowiedź bardzo jasna i myślę, że przekaz bardzo czytelny. A Norbert Tkaczyk dodał, w Polsce modelarstwo kolejowe jest niestety, i to niestety wygrubił i wyliterował dużymi literami, niszowe i szare modele nie sprzedawałyby się dobrze. No właśnie, pytanie jest wtedy tylko takie, czy są to na pewno modele, a czy nie są to po prostu zabawki dla tych, którzy lubią się bawić kolejkami elektrycznymi i dopiero wyrobów, tak jak powiedział to Bartek, które traktuje jako półprodukty, zrobi prawdziwy model. Moi drodzy, 45 minut audycji za nami, a nawet i trochę więcej. Pozostaje mi spuentować i zakończyć. No tak. Chyba wszystkie wypowiedzi były na tak. Na tak, jak powinna brzmieć odpowiedź na pytanie waloryzować czy nie. Waloryzować. Natomiast umiejętnie nie upaprać, tylko zwaloryzować. Ten głos pamiętam i słowo upaprać teraz już gdzieś tutaj w pamięci mam. Ja to często powtarzałem. Model brudu to zupełnie coś innego niż pobrudzony model. Model brudu to bardzo trudna sztuka. Waloryzować tak, ale nie rozpoczynać nauki waloryzacji na najlepszym modelu ze swojej kolekcji, bo może się to skończyć źle. To kolejny głos w dyskusji. Nie zapisałem sobie, nie pamiętam kto to powiedział, ale był taki głos w dyskusji. Potem był też głos Sebastiana. Jeżeli już próbujemy z waloryzacją, to zacznijmy od technik usuwalnych. Przytoczył tutaj suchą pastelę. No a resztę głosów słyszeliście. Macie to możliwość jeszcze raz odtworzyć, bo cała dzisiejsza audycja zostaje oczywiście zapisana i będzie dostępna na naszym YouTube'owym kanale, do którego oglądania, do którego subskrybowania serdecznie zapraszam. I to by było na tyle, jak mawiał profesor mniemanologii stosowanej. Dziękuję Wam za udział w tym dzisiejszym poranku, sobotnim poranku osób na naszej PMM-owej linii, a ja zrobię jeszcze jeden numer 736 856 819. Pozostanie jeszcze czynny przez
najbliższe pół godziny, gdyby ktoś chciał porozmawiać o realistycznym modelarstwie kolejowym na różne tematy ze mną. Jestem dla Was do dyspozycji, bo mam jeszcze pół godziny czasu, a później biorę się za budowę swojej makiety. To co? Take care, trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego. To tyle na dzisiaj. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia w następnej audycji na PMM-owej linii.